Dzień dobry Państwu, Jacek Ciesielski, Krótka Piłka. Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania, które Państwo nam zadajecie, ponieważ nie znacie odpowiedzi. Pan Piotr z Białego Stoku. Czy pianka żelowa to najnowsza generacja pianek do materacy? I dlaczego jest lepsza od tej termoelastycznej? Pianka żelowa to rzeczywiście jest coś takiego w miarę nowego, szczególnie na polskim rynku, chociaż ta pianka żelowa w Stanach Zjednoczonych pojawiła się już kilkanaście lat temu, ponieważ tamten rynek jest bardziej wymagający, jest bardzo rozbudowany. W ogóle wielkość rynku materacowego jest gigantyczna. To jest 20, prawie 5 miliardów dolarów. Czyli ta branża jest naprawdę duża i tam te nowości się bardzo szybko pojawiają. To, że pianka wiskoelastyczna ma swoje wady, a tą wadą jest przegrzewanie ciała, to spowodowało właśnie, że każdy producent materacy i producent pianek chciał zaoferować piankę, która się nie będzie przegrzewała. Czy to się udało? Nie, to się nie udało. Tak naprawdę pianka żelowa jest tylko i wyłącznie chwytem marketingowym. Chodzi o to, że drobiny żelu umieszczone w strukturze pianki poliuretanowej powodują, że absorpcja ciepła naszego nie idzie w piankę i nie zostaje tam tak na długo, tylko ma i, znaczy, może inaczej, założenia takie były, a ma iść w ten żel. Żel, przechodząc ze stanu skupienia takiego żelowatego, ciastowatego, w coraz bardziej płynny, absorbuje ciepło. Lub odwrotnie, absorbując ciepło, przechodzi w taki bardzo płynny stan. Ale co to powoduje? Pianka wisko nie jest wtedy stabilna, bo pęcherzyki nie są z sobą połączone, bo są drobiny żelu, tylko po prostu jest taka bardziej luźna, podatna na rozerwania. I to, co najgorsze, to jest złudzenie chłodu. Ten chłód odczuwamy gołą ręką, ponieważ tutaj jest wewnętrzna część dłoni bardzo unerwiona, więc my czujemy, że to jest chłodniejsze. W rzeczywistości to działa między 30 a 100-200 sekund, czyli maksymalnie 2-3 minuty możemy mieć poczucie chłodu, a później to już nie działa. Także to nie jest nic specjalnego, to jest zwykła pianka poliuretanowa, tylko ma drobiny żelu. Pan Kamil z Grodziska Mazowieckiego. Kupiłem przez internet materac, który kosztował prawie 7 tysięcy złotych. Dostawa była ponad tydzień temu. Materac dostarczono do mnie w formie sprasowanej i zwiniętej w rulon. Trochę mnie zaniepokoiło, że po rozwinięciu do dziś się nie podniósł do 22 cm podanych w jego specyfikacji. Sklep zaleca poczekać jeszcze kilka dni i zapewnia, że wszystko jest ok. Co ciekawe, na ten materac były dwie ceny. Jedna wyższa z opcją późniejszego zwrotu i druga niższa, ale już bez tej opcji. Zapewniono mnie, że to produkt z topowej półki. Jednak coś mi tu nie gra. Co pan na to? Super pytanie. Bardzo szerokie i od razu uwzględnia wiele problemów, z którymi się spotykają nasi klienci. Po pierwsze, materac zwinięty. Materac zwinięty jest gigantycznym problemem dla klienta, ale bardzo fajnym rozwiązaniem dla producenta. Łatwo go magazynować, tanio go przesyłamy i dostawcy, którzy kupują duże ilości od producentów, nie mają też problemu z magazynowaniem, a później sprzedaż i dostawa do klienta też jest bardzo tania. W przypadku naszych wysyłek to one kosztują około 150, 200, 250 zł. W przypadku materaca zwiniętego to jest około 50 zł. Więc no po prostu jest ekstra zarobek, a bardzo często jeszcze sklepy internetowe no po prostu obarczają klienta dostawą i kasują nawet po 200, 300, 400 zł, a ich rzeczywisty koszt to jest tylko 50 zł. Czemu ten materac nie wstał? Nie wstał dlatego, że była tam pianka poliuretanowa zamknięto-komórkowa, która w procesie sprasowywania jest zdegradowana. Czyli w momencie, kiedy my ściśniemy taką bardzo ciężką prasą, która ściska z siłą między 5 a 15, nawet 20 ton, to od razu niszczymy 25% struktury pianki. Jak ją ciasno skręcimy, zawiniemy w worek foliowy, odciągniemy powietrze, jeszcze streczem zawiniemy, no to wyobraźcie sobie, że macie taką zwykłą, małą gąbkę do mycia naczyń. Weźcie tą gąbkę, wysuszcie, zwińcie bardzo ciasno i jakieś tam gumki, recepturki, zawincie i zostawcie to na 2-3 dni. Jak ją otworzycie, ona nie wzrośnie. Po prostu ona się zdegraduje. A takie materace są nawet po 5-6 miesięcy w takim zwiniętym, foliowym kokonie magazynowane gdzieś. To nic dziwnego, że ona nie wzrasta. Następna rzecz. Te ceny.
Dla mnie takie dwie ceny, które się pojawiają w ofercie klienta na ten sam produkt, to jest jawne oszustwo. Nie możemy kupić butów dzisiaj za 100 zł, a jeżeli dzisiaj zapłacimy, ale odbierzemy za 3 dni, to zapłacimy 50. No czemu? Czemu tak? A czemu nie tak, że jak kupimy dwie pary, to będzie taniej? Albo no, nie możemy klientowi sprzedać materaca za 7 tysięcy z możliwością zwrotu, ale jeżeli dostanie rabat 30%, to już nie może zwrócić. Czyli co? Zakładamy od razu, że materac jest zły i to 30% ma nam zrekompensować ten zwrot? No to jest jak gdyby jawne przyznanie się od razu do tego, że sprzedajemy produkt, który na pewno będzie zwrócony. Więc dla mnie jest to oszustwo. Nie wiem nawet, czy kodeks cywilny nie przewiduje tutaj jakichś obostrzeń z tytułu takiej oferty. Ona chyba jest w ogóle nielegalna w Polsce. Więc no, materac nie wzrasta, nie możemy go oddać. Po pierwsze, możemy go oddać. Tutaj nie wchodzi jak gdyby w grę problem w ogóle 14 dni. Tu wchodzi problem gwarancji, bo gwarancja to jest umowa między konsumentem a producentem, że produkt będzie dobry i że on będzie używany przez ileś lat i będzie miał takie a takie parametry. Ale jest jeszcze też rękojmie. Jeżeli sprzedawca poinformował klienta, że on będzie spełniał takie i takie warunki, że będzie dawał taki i taki komfort, poczucie twardości i tak dalej, to jest to oświadczenie i sprzedawcy, a jeżeli to samo się pojawiło gdzieś w internecie i było napisane to za pośrednictwem na przykład jakichś mediów społecznościowych albo jakiejś reklamy internetowej, gdzie producent napisał, że ten produkt będzie określonej twardości, określonej jak gdyby wytrzymałości, to już uprawnia każdego konsumenta do dokonania zwrotu. I tutaj nikt się nie może wyprzeć tego, że gwarancja czy rękojmia się skończyła. Gwarancja jest najczęściej roczna lub nawet 15-letnia, a rękojmia jest zawsze 2-letnia. Także wszystkie te pytania pozytywnie bym załatwił, gdybym był panem, z wyjątkiem tego, że nigdy bym nie kupił materaca zwijanego. Pan Bartosz z Gdyni. Pytanie trochę podobne do wcześniejszego. Odwiedziłem ostatnio galerię City Meble w Gdańsku i w jednym ze sklepów znalazłem ofertę 7300 zł na atrakcyjnie wyglądający włoski materac. Zaproponowano mi też do tej ceny duży rabat w wysokości 30%, ale w zamian musiałbym zrezygnować z ewentualnej możliwości zwrotu produktu. Sprzedawca zapewnił mnie, że to normalna praktyka. Czy u Was jest podobnie? Spotkałem się z taką samą ofertą, akurat nie w Gdańsku, tylko w innym mieście. Podejrzewam, że mogła być to ta sama sieć, ponieważ materac był też włoski i też cena była zbliżona. Też byłem bardzo zdziwiony, jak chciałem negocjować cenę. Pani mi powiedziała, że mogę dostać rabat na ten materac, ale bez możliwości zwrotu. Czyli tak, generalnie nie ma zwrotów w sklepach. I każdy sklep się wyprze i powie, nie ma zwrotów, koniec, kropka. Czyli oni oferują materac za 7 tysięcy, ale może być rabat w momencie, kiedy nie ma zwrotu. Czyli tak naprawdę jest to rabat za coś, czego i tak nie oferują. Czyli nie jest to coś takiego, że kupuję materac za 7 tysięcy, ale jak go kupię dziś, to kupuję go taniej, albo jak go sam zawiozę, to kupuję go taniej. Tylko oferowana jest możliwość zwrotu, którego i tak nie ma. Jest to oszustwo. Jest to niezgodne na pewno z prawem. My nie mamy takich pomysłów głupich, takich bezczelnych wręcz pomysłów, żeby dawać klientowi jakiś rabat za coś, czego on i tak nie dostanie. W ogóle jak mogło przyjść komuś do głowy, żeby zaoferować coś takiego? My możemy dać rabat z tytułu jakiegoś innego rozwiązania, tak? Czyli jeżeli klient od nas zakupuje na przykład poduszki, to dostaje rabat. Dostaje rabat na poduszki i na materac. Ale nie dlatego, że kupuje więcej, tylko chcemy rozwiać takie wątpliwości klienta, że jak kupi gdzie indziej poduszkę i do nas zadzwoni, to powie, mam poduszkę z pianki Visco, ona jest niewygodna, czy niewygodny jest wasz materac. Albo jest inaczej. Klient kupuje u nas poduszkę i mówi, boli mnie bark, bo mam twardy materac. Dlatego nam zależy, żeby nasi klienci zawsze kupowali u nas komplet. My wtedy wiemy, że nasza poduszka gra bardzo dobrze z naszym materacem, czyli klient, który się położy na naszym materacu, spozycjonuje swoje ciało w pozycji na plecach, czy na boku, czy na brzuchu,
i będzie miał poduszkę, w przypadku kiedy śpi na boku lub na plecach, bo na brzuchu nie wolno spać z poduszką, to będziemy pewni, że to my mu dobraliśmy i że my stworzyliśmy produkt, który powinien rozwiązać jego wszystkie problemy. onsensleeping.com